Siema, tej Łukasz Łuki-Woźniak, Przemek, Przemoł Przemek. Witamy Was po raz kolejny na kanale Go On Board Polska, gdzie mówimy o tym, co w Go On Boardzie, w co graliśmy, odpowiadamy na pytania i wiele innych takich rzeczy. I przy okazji zbliżającej się kampanii Wiedźmina Ścieżka Przeznaczania e, informujemy Was na bieżąco, co tam, co tam w przygotowaniach, co tam, co tam w Waszych komentarzach dotyczących tego, na jakim etapie jest gra, także jesteśmy też tym tematem mocno teraz zaangażowani. Tak, e, mamy też kilka innych gier, na razie sobie zbieramy, ale opowiemy za chwilkę. Marvel United, Spider-Geddon, X-Men, X-Force, e, jeszcze jakiś mały Spider-Man, z którego grałem. A ja mam ryzykantów i mam syndykat zbrodni. Ale zanim to wszystko, to przejdziemy oczywiście sobie przez komentarze, będzie też konkurs z nagrodami, e, więc zapraszam Was. Łukasz. Dużo pojawiło się oczywiście komentarzy wow, szał Ola. Czy to twoja żona się zmieniła, czy to twoja córka tak wyrosła, czy Ola to po prostu Ola. Ola to po prostu Ola. Jak ktoś nie wiedział, to Przemek mówi o gameplayu, który się tak. pojawił w zeszłym tygodniu, więc fajnie, że jakby on Pokazał wam więcej o grze. Wydaje się, że to dużo osób zachęciło i rozumiecie już, jak to wygląda. Także, jak ktoś jeszcze nie widział, to warto zobaczyć. Tak. I komentarze a propos właśnie gameplaya. Bardzo chętnie zobaczyłbym więcej kart i jak gra działa na dwie osoby. Może jakiś push or luck. Gdzie wyciągamy, że to jest woreczka. No i właśnie kolejny też komentarz, jak funkcjonuje to na dwóch graczy? Przy mniejszej ilości graczy, czy nie traci ona na, na wartości przez mniejszą liczbę kombinacji stworzonych przez innych graczy? Jak to wygląda, Łukasz? W dwóch graczy to wygląda w taki sposób, że ten głos trzeciego gracza jest głosem tego, co zostało na stole. Mhm. Więc naszym draftem kart, naszym pobieraniem kart, zabieramy coś ze stołu, więc. Nie ma tego na stole. Więc jeżeli dominujące symbole są na przykład znowu walka i magia, powiedzmy, no to jak na stole po naszym drafcie zostanie tylko jeden symbol miecza, tak, walki, no to jakby trzeci głos jest za e, mieczami. Więc możemy zabrać coś ze stołu, e, ale wówczas nie będzie to w tej puli tego trzeciego powiedzmy to gracza głosującego. I to jest te, no, prosta, mała rzecz ale ona sprawia, że jeszcze jest ciekawszy ten draft card, bo jak idę drugi i widzę, co zostało na stole, to mam spory wpływ na to, jakie symbole zostają na stole. Więc w dwóch graczy też gra się bardzo, bardzo fajnie. A jak to wygląda, Łukasz, w takim razie w jednego gracza? Bo tutaj też ktoś pyta o solo na pierwszy rzut oka. Przepraszam, yy, czy gra będzie w pełni solo, czy tylko parę, parę historii? O. Tak, no na razie to, co pokazaliśmy, to, że historia kraniec świata jest historią, opowieścią do grania solo. Ona jest rzeczywiście najmocniej w tym wariancie przetestowanej, taka, którą sugerujemy do grania w wariancie solo w pełni, gdzie tym drugim graczem jest Automa, która też jest niemałym wyzwaniem, ale przyznam, że widząc też Wasze komentarze i zapytania, wróciliśmy z naszym zespołem deweloperskim no i sprawdzamy, które z tych opowiadań da się też. Jakby Tak zrobić, albo dodać jakiś dodatkowy komponent, czy wyjaśnienie, jak grać w wariancie solo, więc czekajcie na więcej informacji. I ponawia swoje pytanie, swój pomysł, nasz widz, a propos war wariantu dla młodszych graczy. A przy okazji pyta, od jakiego wieku w ogóle będzie podstawowa wersja gry przeznaczona dla jakich graczy? Tak, no, na pudełku będzie pewnie właśnie 13 lub 14 plus. I jeśli chodzi o ten Czyli wariant podobnie jak stary świat. Dokładnie. Jeśli chodzi o ten wariant dla graczy młodszych, to wydaje mi się, że będziemy w stanie już bez problemu ostatecznie wskazać na to, które są w swojej treści troszeczkę bardziej brutalne, a które są takie, że można spokojnie z 8-latkiem, 9-10-latkiem zagrać. To zawsze jest trochę kwestia rodzica, mhm. ale ja wiem, że też będę wybierał sobie. I też próbował z moimi dziećmi grać tak. w te warianty, które nie mają jakiejś takiej zbyt mhm. y, mocno mrocznej historii. Więc, mhm. więc to też na pewno będzie do grania z młodszymi, aczkolwiek na pewno młodsi gracze to będzie trzeba coś w zasadach uprościć. Mhm. Natomiast z tego co wiem, yy, ta, 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 ta sfera gry, która byłaby powiedzmy niedostępna dla młodszych graczy, raczej wiąże się tylko z Tak, opowiadaniem. Więc rodzic może mhm. czytać karty opowiadania, mhm. tak, opowieści. I nawet w razie czego szybko coś cenzurować tu i teraz. Tak. Jeżeli czuję, że jest nie, nie Halo. Mhm. Więc o to się nie bójcie. Dokładnie. Kolejny komentarz od naszego widza, któremu bardzo podobał się gameplay, ale pyta skąd akurat pomysł na taką mechanikę, na taką grę w świecie Wiedźmina, mhm. bo sami wspominaliśmy, że tych pomysłów jest mnóstwo. Rzeczywiście jest tak, że w świecie Wiedźmina można różne rzeczy zrobić, różne rzeczy eksplorować. Jak ogłosiliśmy pierwszą grę, no to Wiele osób zareagowało: O super, gra przygodowa. O, ale dlaczego w Starym Świecie? Tak, i na przykład tam mieliśmy jakieś założenia dotyczące tego, co byśmy chcieli. Na przykład to, że jest wielu wiedźminów z różnych szkół i oni mogą się spotkać na szlaku i walczyć. Coś, co pasuje w Starym Świecie. Jeśli chodzi o, chodzi o tą grę, to tu od początku założenie było takie, że bierzemy te znane i konieczne historie, opowiadania, które pozwalamy graczom przeżyć od nowa, ale. To nie jest gra, w przeczytanie historii, mm -hmm. do czego niestety nieraz prowadzą tego typu projekty, gdzie to jest odkrycie historii i o, odkryliśmy ją, jakaś była gra obok, koniec. Tylko założenie, gdy, to, gdy, gdy ten pomysł się pojawił, który mieliśmy na początku właśnie współpracując z Rafałem Jakim, e, który też jakby sporo nadzorował Wiedźmi na Stary Świat i tutaj też. Em, można powiedzieć, maczą swoje palce, to mieliśmy założenie takie, żeby z jednej strony te opowieści czy historie, które są znane, one nie zawsze musiały tak samo się skończyć, jak znamy jest z książek. Z drugiej strony, żeby zabawa nie była tylko w tym, że je odkrywamy, ale żeby można było wygrać to opowiadanie. Mhm. Więc od początku chcieliśmy, żeby podstawowy wariant tej gry, aczkolwiek. Myślimy o rzeczach, które mogłyby być kooperacyjne albo semi-kooperacyjne, ale chcieliśmy, żeby podstawowy wariant tej gry był taki, że z jednej strony my idziemy razem, mhm. ale jest między nami taka pozytywna rywalizacja. Więc to założenie dla tego projektu było takie: nie kooperacyjne odczytanie jakiejś historii, nie pisanie zupełnie nowych historii spoza tych znanych z książki, mhm. ale przeżycie ich jeszcze raz, może inaczej troszeczkę i może z innym głównym bohaterem, z główną postacią. A gry rywalizacyjne y, mają o wiele, wiele, wiele dłuższe, dłuższą żywotność, mhm. bo tutaj, tak jak wspomnieliśmy wielokrotnie, my możemy grać znów i znów i znów i znów, bo ja wciąż tak. chcę mieć lepszy wynik od ciebie, mhm. więc a nie tylko przeżyć tą historię z tobą. Ale ja przynajmniej chcę przeżyć tą historię. W tobie. I oczywiście pytanie, czy to oznacza, że nie mogła ta mechanika wyglądać zupełnie inaczej. No, oczywiście, że mogła, ale. Z tymi my akurat... założeniami można było wylądować gdzieś indziej? Tak, ale wylądowaliśmy tutaj, prawda? I w ogóle tak. To, to jest w ogóle tak, już trochę jeszcze zdradzając. Jak zawsze autor, jak robi jakąś grę, to ma jakieś założenia, no. co chciałby osiągnąć. I trochę to, co na gameplayu było widać, mhm. czyli postacie, swoje ich cechy, ich jakaś charakterystyka. Historia, jej mechanika, jej jakieś odczucia, ale trzon mechaniczny, który po prostu sam w sobie się broni, mhm. i z tego wynika zabawa i te gilgotki w mózgu, to to było to założenie, więc tak. my jesteśmy zadowoleni bardzo i lubimy grać to bardzo. Komentarz, który wygrywa w tym odcinku, to jest małpa Ewa podkreśnik CE. Nie wiem, jak to przeczytać jednym tchem, więc postanowiłem w ten sposób. Ewa CE moim zdaniem. Eee, pisze taką rzecz. Jak już mówimy o opowieściach, to podzielę się swoją, chociaż nie wiedźmińską. Ostatnio czytaliście komentarz, jak to ktoś chciał podczas delegacji partnerki podmienić regał na, planszówkowy, na planszówki na większy. Eee, ja też ten komentarz wcześniej widziałam, Rozbawił mnie, przeczytałam go partnerowi. Patrz, to jak u nas. Ja też w delegację jadę za parę dni. Mój e, m, mąż, tak? Zaczął się śmiać do rozpuku. Trochę się zdziwiłam nie było to aż takie śmieszne. O, i patrz, nawet po Niku chyba ma tak samo na imię jak ty mój mąż zaczął płakać ze śmiechu. Wtedy trybiki zaczęły działać, kliknęłam na tamten nick i spojrzałam na jego inne komentarze i tak dowiedziałam się, że bardzo dobrze znam autora komentarza, jednak niestety po powrocie z delegacji nie było zmiany w regale z planszówkami, nad czym ubolewa chyba mhm. autorka, bo takie emotikony o. dała. A nie jest jeszcze źle, jeszcze miejsce się znajdzie na kolejnego Wiedźmina, ale może czas zaplanować kolejną delegację. Czyli to jest w ogóle podwójna rzecz, że to no, bo że on myśli, że ona musi wyjechać, żeby on mógł zwiększyć regał, a ona wyjeżdża po to, żeby on zwiększył regał, a on tego nie robi i ona znowu musi jechać w delegację. Słuchajcie, wy musicie usiąść przy jednym stole i pogadać. Wy oboje chcecie więcej planszówek, ale wy myślicie, że, jed, że drugie nie chce, a wy chcecie. Oni już moim zdaniem tam doszli. W ogóle ciekawe jest to, że y, są spotkania w komentarzach, więc. Ja w ogóle, wiesz, jak myślałem, że się ta historia zakończy w pewnym momencie? Że on już to zrobił i ona się nie zorientowała i tak. ten regał już jest nowy. Co może jest prawdą? Może jest, dodatkowe są centymetry na regał. Sprawdź dokładnie, może chodzi o jakieś inne regały w innych miejscach. Może sprawdź, czy jak jest, wiesz, gruba szafka, to czy nie ma wewnętrznie jakiejś, wiesz, przegrody i tam są plaszywki pochowane. Mi się bardzo kojarzy ta piosenka. If You Like Pina Coladas and Getting Caught in the Rain, kojarzysz to? If you like pina colada... Mm -hmm. Mieliśmy nie śpiewać już, prawda? Garden no, of Galaxy. No oczywiście. I ta piosenka jest o tym. O czym? Że mm, panda daje... ja tam og... słyszę tylko pina colada, a później już tańczę. piosenka jest o tym, że panda jest ogłoszenie, mm -hmm. takie jak... czy Pani, już nie pamiętam, matrymonialne, i ostatecznie na końcu piosenki odpowiada ktoś na to zgłoszenie, i okazuje się, że to jest tam jego żona czy tam mąż. Mm. Czyli, że oni sekretnie lubią te same rzeczy, ale tak się bali przed sobą spożyć. Więc wy chyba lubicie piniakoladę i jak was złapie gdzieś deszcz. Złapa Znaleźliśmy przy okazji waszą ulubioną piosenkę. Hmm? E Odezwijcie się, e otrzymacie oczywiście nagrodę. Gdzie się odezwać? Gdzieś się zbicie po prostu. No. Mail jest w opisie do tego filmiku. Zanim przejdziemy do naszych gier, to warto jeszcze wspomnieć, że oczywiście na GameFoundzie jest cały czas strona kampanii. Warto kliknąć, żeby Przeczytać się zapisać, wszystko. bo pierwszego dnia jest fajny bonus w postaci Geralta na koniu. I już na GameFoundzie też można zobaczyć planszetkę i tam jakieś... Widać cechy, nie konkretnie, ale coś tam już widać. Dobra, to przemo. Zanim pogadamy o y, tych grach, to jeszcze wrzucę, co grałem w weekend. Tak. Strzelam po okładkach, że z dziećmi. Bardzo dobrze trafiłeś. Uwaga, zagrałem w bardzo małą grę. Nazywa się Something Wild. Wygląda niepozornie i jest niepozorna. Nie jest taka super, ale, y, ale działa fajnie, jest sprytna. Zagrywamy karty y, i mają one wszystkie postacie ze Spidermana jest taka mała figurka, która jak ją mam, to mogę używać jakiś tam supermocy. Gra jest w zbieranie kolorów, setów, prościutka karcianka. Moje dzieci zbierają, bo lubią jakąś postać, więc Michał był smutny, że traci coś. Mm. Bo to była postać, którą on, on chciał grać, ale to nie miało jakby wpływu na punkty. Więc no, e, ciężko się czasami oderwać od e, e, tematu. Mm -hmm. I więc oni chcieli grać z sercem, a więc... Grali z sercem na pewno w to. W sensie, mm, sprawdziliśmy sobie ostatnio dodatek do Marvel X-Menów, czyli X-Force, gdzie mamy postacie, y, y, no właśnie, z X-Force'ów, tak? Więc mamy Domino, Cannonball, Cable i tak dalej. Więc to jest fajny dodatek. Mhm, takie fajne figurki. I ogólnie mamy cztery postacie i jednego złego. Fajny dodatek, jak ktoś lubi Marvel United, ale to jest coś, co polecam bardzo, tylko nie wiem, czy to jest dostępne. Kupiłem to na GenConie. E, więc takie trochę janko-nowelowe. Mm, a niedługo będzie SE-nowelowe. pewnie coś z czego jeszcze nie ma i będziesz pokazywał. Troszeczkę pewnie tak. Mm. E, bo to jest dodatek do Marvel United, stand Alone, który po prostu grasz sam ze sobą, ale oprócz tego może być dodatkiem. Mm. I tu jest sześć jest postaci, dwóch wrogów i dwie postacie, do które mogą być wrogami lub grywalne. Hmm. Więc jest tu kontentu mnóstwo. I graliśmy. Moje dzieci to zobaczyły. I zafoliowane, znalazły Spot'a na okładce, mhm. bo który jest też w tym nowym Spider-Man'ie, mhm. więc, więc chciały w to zagrać, bo jest Spot. Mhm. Każdy miał swoją postać. Ja miałem spider Panka, mhm. który jest z gitarą mhm. i dosłownie jedna z jego kart to było jakiś tam koncert. Pogo. I by, będąc ze złolem na tym samym polu, zagrałem tą kartę, więc go tam odurzyłem i tam jakieś umiejki, no po prostu to było, koncert to, był, znaczy to było granie 100% fabułą, ja z hmm. moimi dziećmi. Michał miał e, o, Superior Spider-Man, który wysyła Spider-Boty. Ale to... Michał ja... miał Silk, które miała jakieś tam specjalną web. Ja miałem tego z gitarą i tam... Jak To jak Jaskier prawie. Jakbyś do... Jaskerem grał. Dokładnie tak. Ja też miałem flashbacki z gameplayu, jak, gra, jak, no, jak graliśmy z dziećmi, że ja grałem trochę... Spider-Jaskier. Jak... O, nie, może nie... nie. <laughs> Nie proponujmy, ale naprawdę bardzo spoko. Jak jeszcze więcej różnych Spider-Manów w Marvel United ktoś chciałby mieć, to warto gdzieś tego wypatrywać. Nie wiem, czy jest, ale ja się cieszę, że wyrwałem. Łukasz, to Ty może opowiedz o ryzykantach, a ja opowiem o syndykacie zbrodni. Tak, ryzykanci graliśmy sobie właśnie u nas przed chwilką z działem deweloperskim naszym, który pozdrawiamy. E, który właśnie e, sprawdza różne rzeczy, które Wy proponujecie, e, mm. testuje. Dzisiaj zresztą też testowaliśmy jed, jakąś inną, nową opowieść do e, na ścieżki przeznaczenia. Bardzo taką, powiedziałbym, zaawansowaną. Tak. Czułem naprawdę wyzwanie mózgowe. No, Takie. ale mm. ja, ja ją lubię, ona, no. no. Dobrze, więc y, ryzykanci. Graliśmy przed chwilką. Fajna, prosta karcianka, gdzie jest trochę śmiechu, trochę takiego take that, czyli ja coś zagrywam i coś tam Ci zabieram. Tak. Albo wymieniamy się ręką kart, albo dobieram nową i coś kombinuję. Mm -hmm. Więc są proste takie smaczki, a gra polega na tym, że układamy, układamy, aż w końcu odpadniemy, bo już nie możemy grać tak. i odpadnięcie z rundy jest całkiem spoko czasami, a czasami jest bolesne, więc czasami już chciałbym odpaść i nie móc grać kart, a czasami chcę jeszcze zostać, żeby dobić sobie punktów tak. i zbieramy na przestrzeni trzech rund karty, więc to są też jakieś takie prościutkie set collection. Tak, bardzo mocno interakcyjna gra. Mam dużo kart na ręce, ale ograniczają mnie ich funkcje, wpływają na mnie inni gracze. Ostatecznie chcę mieć tych kart jak najwięcej zagranych, co nie jest wcale takie proste. Tak, więc fajna karcianka, jak ktoś chce gry z takim, można powiedzieć, pazurem. Mm. I syndykat zbrodni, jest to gra dwuosobowa w takie przeciąganie właśnie liny. Mamy plansze, mamy różne, różne takie pola na tych planszach, gdzie ścigamy się, zagrywamy z woreczków wcześniej dobrane żetony, które są zakryte, mm -hmm. one są w różnych rodzajach, możemy zakładać je na różne... Podłoża mhm. i dają nam różne bajery, które pozwalają nam się przesuwać na tych torach punktacji, zabijać, dobierać mhm. jakieś specjalne kafelki. Możemy tutaj cudować, cudować, a ostatecznie chodzi oczywiście o punkty, więc. Ale nie chodzi tylko o punkty, bo rzeczywiście to jest taka gra, gdzie mamy przeciąganie linii czyli licytację mhm. w kilku obszarach naraz. I trochę ja myślę, czy tu chcę licytować się z tobą, czy tu. To jest fajnie. A najchętniej wszędzie? No najchętniej wszędzie, ale nie mogę wszędzie, nie. ale to jest, to jest fajna skminka. Ale to jest jedna rzecz, i wygrywając licytację i zagrywając w odpowiednim miejscu żetony, zbieramy po prostu kasę, czyli punkty. Ale równolegle też sobie zabijamy tych naszych gangsterów losowo z zaworka, więc można przegrać, co się nam zdarzyło, w taki sposób, że ktoś. Czemu? Zabija twojego na przykład ostatniego już gangstera i w swoim ruchu nie jest w stanie tak. go położyć. Albo po prostu już nie masz gdzie zagrać gangstera, to też jest możliwe, więc jest tutaj... Trzeba pilnować kilku rzeczy naraz, mhm. żeby nie przegrać yy, takim na przedbiegu. No i fajne jest to, że mogę iść o, po punkty teraz, albo mogę iść po przewagi, mhm. albo mogę iść po lepsze kafelki do mojego woreczka, mhm. więc jest taki delikatny bug building, a ponieważ jest to dwuosobowa gra, to jest no, po prostu poczucie dużej kontroli. tego. Widzę mm. co u ciebie, widzę co u mnie i tylko mm, tak. co ty tam za. Jest dużo fajnych bonusików. Każdy mm -hmm. ruch daje coś ciekawego, że tu się zbiera, zbiera, zbiera i ostatecznie kto kogo wyprzedzi. Więc jest takie bardzo specyficzne przeciąganie. Podoba mi się bardzo. Tak, dla dwóch graczy asymetryczna, prosta rzecz. W 20 minut e, naprawdę warto sprawdzić, jak szukacie czegoś na 20 minut dla dwóch graczy. Nie ma lipy. Żono, sprzątaj stół i jak przyjadę to rozkładamy i gramy. Ile zostało Łukasz dni? Już niewiele do kampanii. Już, już mamy październik. No już je. Może 10 dziesię dni chyba? Chyba. Hmm. oj 10 dni chyba. Hmm. Ile to jest 10 dni? Malutko. Tyle. <laughs> I z każdym dniem, o jest o jeden bliżej, o jeden my bliżej. My w firmie mamy takie, taką tablicę, gdzie codziennie odliczamy, ile dni zostało do rozpoczęcia kampanii, e, więc tym bardziej żyjemy wszyscy tym, że już niedługo. Emocje rosną, napięcie rośnie, fajnie, że piszecie o pomysłach na nowe rzeczy, bo my też dzięki temu będziemy szykowali różne rzeczy e, i myślę, że jeszcze przed startem kampanii Coś tam z naszych planów na stretchgole zdradzimy, mm -hmm. ale na pewno warto być pierwszego dnia, zajrzeć, wspierać. Warto oglądać nasze odcinki co sobotnie, aczkolwiek ostatnio w piątek się pojawił Tak chyba? wyjątkowo w piątek był gameplay. Tak, ale co sobotnie odcinki, ponieważ za każdym razem jak widzicie też pojawiają się jakieś nowe informacje, coś tam zdradzamy, o coś ciekawego wypytacie, także bądźcie. No i w przyszłym tygodniu ktoś wygra. Eee, kto? Jak zwykle się tego nie spodziewamy. Ty, ty celujesz w jakiś kolor? Ja, ja próbuję, ale to nie ma... dobra. No e... Zanim jakaś kumulacja powinna być, jak wybierzemy losowo ten sam. O, zróbmy tak. I my wtedy wygramy coś. No, że możemy sobie po drugim wziąć, na przykład. <laughs> na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Hej. Cześć.